Miałam zawsze moje naturalne B, a teraz wszystko jest wyjęte, naturalnie, nie ma żadnych wkładek, podkładek, nie ma obcego ciała. Pani Heleno, jesteśmy na premierze książki Joanny Racewicz. Zaskoczyła mnie Pani obecność, dlatego że oglądałam i Żony Hollywood, i Żony Miami. No i wiemy, że mieszka Pani na co dzień w Stanach. Co Pani robi w Polsce? A w Polsce przyjechałam, żeby odwiedzić oczywiście mojego syna, który tu już mieszka parę lat i studiuje i chyba w tym roku skończy studiowanie na trzeciej już uczelni, ale teraz już kończy. No i też przyjechałam, żeby odwiedzić, żeby się trochę nareparować. Byłam w klinice doktora Adama Gumkowskiego i tam wyjęłam te obce ciała, także mam teraz swoje naturel i laser na ręce, bo niestety od tego słońca teraz będę jeździła tylko w rękawiczkach, bo słońce jednak robi takie plamki brązowe. Czyli trzeba stosować filtry. Filtry i rękawiczkach będę jeździła dotąd, bo dotąd mam wszystko powypalane. I co jeszcze? No i tu miałam trochę tłuszczu wsadzonego, wyciągniętego. No i ratuj się kto może. Mi się bardzo podoba Pani dystans do siebie i to, że Pani tak otwarcie o tym mówi, bo tak jak usłyszałam wcześniej w naszej rozmowie tutaj w kuluarach, z miseczki D do A, to jest w ogóle niesamowita zmiana. Miałam zawsze moje naturalne B, a teraz wszystko jest wyjęte, naturalnie, nie ma żadnych wkładek, podkładek, nie ma obcego ciała. No jak się Pani z tym czuje, bo to jest zmiana dosyć duża. Uwielbiam, uwielbiam. Krzyż mi nie boli, nie ciągnie mnie do przodu i wszystko jakoś tak szczuplej wygląda. I lubię małe. Wygląda Pani obłędnie, ja to zawsze powtarzam, zresztą naprawdę jestem fanką, oglądałam, tak jak powiedziałam, dwa programy i zastanawiam się, czy są w planach jeszcze jakieś kolejne zabiegi. A na razie nie, bo już wystarczy, dziękuję, już jestem, bo to wydaje się to wszystko tak zabieg, a to jednak jest i narkoza, i cierpienie, i komplikacje nieraz też są, na razie zostawiam tak jak jest. A ratuj się kto może, zawsze mówię, ale teraz już nie ma co zmieniać. Zatrzymam się oczywiście także przy Nikolasie, bo Pani wspomniała, że przyjechała tutaj do syna. Wiem, że studiuje we Wrocławiu. No właśnie. Nie, we Warszawie. Teraz już w Warszawie. Był we Wrocławiu, dlatego że było online, a ja tam mam mieszkanie, to tam mieszkał dwa lata, bo tam mieszkanie za darmo, ale teraz musiał przyjechać do Warszawy, dlatego że teraz już nie mogą online studiować, muszą być, chodzić do szkoły. A moje pytanie brzmi, jak wyglądają Wasze relacje? No bo to jest jednak spora odległość. Mama w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna. Dzięki Bogu za WhatsApp i oglądam, prawie dzwonimy do siebie codziennie, bo za darmo kiedyś to się fortuny wydawało na telefony, teraz jest za darmo. A ten właśnie można się widzieć, więc i można się widzieć. Właśnie ten, co wynalazł WhatsApp, to mieszka niedaleko koło mnie, chyba Ukrainie czy Rosjanie, nie pamiętam, ale kupił sobie dom za, nie wiem, chyba za 40 czy 60 milionów na najlepszej ulicy w Malibu i tam mieszka. Także często rozmawiamy, on teraz był miesiąc, wrócił, często ja przyjeżdżam i on. I teraz a chyba będę coraz częściej przyjeżdżała, bo z Miami jest bliżej, bo ja mieszkam teraz w Miami i Warszawa. Trzeba to miejsce zmienić na M. Nie wiem, jest jakieś miasto na M w Polsce? Mrągowo. Mrągowo, okej, jedziemy do Mrągowa. Mielno. Mielno, no Mielno pojedziemy nad morze. Mielno nad morze. Tak, dokładnie, oczywiście. No, będziemy MMM, trzy razy M. A gdyby miała Pani wybrać Los Angeles czy właśnie Miami? Bo oglądałam dwa programy, no obłędne są dwie miejscówki. To tak jak nie można mówić, czy pomarańcze, czy jabłka. Los Angeles ma coś wspaniałego, ja uwielbiam moje Malibu. I Miami ma coś fajnego. Malibu jest fajne, ale jak przyjechałam do Miami, to już mówiłam kilka razy, że jest, ja się poczułam, jakbym skrzydeł ktoś mi dodał. Jest ta energia, ten kolory właśnie takie różowe, pomarańczowe, a w Malibu już byłam taka ciemno i to była epidemia. I jak były to wszystko pozamykane, chociaż w moim przypadku było tyle dobrze, że mamy klucz na plażę. To sobie chodziłam na plażę i też musiałam do konia chodzić, także mogliśmy sobie chodzić do konia, także nie byliśmy całkowicie zamknięci, ale Miami ma coś, jakąś taką energię, że czuję się bardzo tak, chcę się bardziej żyć.
tam Los Angeles już jest za daleko, za długie, Miami Beach i Bell Harbor, to ja chcę tam trochę mieszkać, znów tak od maja do września jest bardzo ciężko mieszkać w Miami, bo jest 50 plus i tak mokro, humid. Jak się mówi humid po polsku? A nie wiem, może ktoś pomoże. Mokro jakoś tak. Ale tak, rozumiem, że po prostu tam są te deszcze takie okresowe. Tak, i tam o, coś się rozpięło, trzeba się zapiąć. Także jak będą takie gorące dni, to będę w Malibu, będzie zimniej, będę w Miami, a później trochę w Polsce, trochę Kostaryka, bo Rodrigo wyprowadził się na Kostarykę, znalazł swoje miejsce na ziemi. Przy tym temacie także się zatrzymam, bo co nieco słyszałam, że właśnie Rodrigo wyprowadził się na Kostarykę. Jak w takim razie żyje się w związku na odległość? Czy ma pani jakieś rady? Bo jest takich par jest wiele. To jest, ja mówię, że jestem, w real estate mówią, że najgorszy inwestment, jaki możesz zrobić, to jest ten timeshare, że się tam ma na przykład do 2 tygodnie w roku i on to wybrał, timeshare, part-time. On, dla niego on sobie znalazł swoje miejsce na ziemi, dlatego że tam jest hiszpański, tam jest natura, tam nie ma tej gonitwy z tych szczurów. I on posprzedawał wszystko i żyje bardzo tak jak mnich, ale prosto i z naturą, wszystko organiczne, nie ma tych podatków, nie ma tych odległości, nie ma tych aut, tych zegarków, tych guci, smuci. I on to wybrał i wydaje mi się, że zrobił bardzo dobrą decyzję. Ja tam nieraz jeżdżę w tą i z powrotem, ale jest 5 czy 6 miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją ponad 100 lat i jednym z tych miejsc jest Kostaryka. Okej, to życzę wam tego tak. No do 100 już daleko nie mam, ale może trochę. No nie przesadzaj. Może trochę tam jeszcze. Chciałabym tam właśnie pojechać. Dlaczego? Teraz mam taki fajny okres w moim życiu, że mogłabym jeździć i tu mieszkać trochę, tam trochę mieszkać, a w real estate, w tych nieruchomościach, to jest o tyle dobrze, że nie muszę chodzić od 9 do 5, podbijać kartę, mogę pracować zdalnie. Zdalnie i mogę wszędzie. Muszę sobie zrobić licencję w Miami, na Florydzie, bo w każdym stanie trzeba mieć coś, jest adwokatem, czy lekarzem, czy real estate agent. Trzeba mieć w każdym stanie osobną licencję, ale to łatwo zrobić. Zatrzymam się jeszcze przy programie Żony Miami, no bo pani poznała także inne bohaterki tego programu. Jak wrażenia co do tych bohaterek i jak wyglądają wasze relacje? Czy wy w ogóle poza programem miałyście jakikolwiek kontakt? W tym Miami, bo wtedy jak ja przyjechałam do Miami, to nie mieszkałam w Miami na stałe, to było trochę inaczej. Mieszkaliśmy w hotelu i szukaliśmy mieszkania. A to poza tym od momentu, jak zaczęliśmy grać Żony Hollywood, to było chyba z 2014, a to było, to ile to było lat, 6 czy 7 lat, to trochę tego czasu upłynęło i to były te początki, to było inaczej, ja byłam w innym czasie, w innym świecie, tamte dziewczyny inny styl, wszystko było inne. Najbardziej lubię Karolinę, ona teraz z Miami przeprowadziła się do Londynu. Z nią utrzymuję kontakt. Przez przypadek, jak byłam na Art Basel w Miami w czerwcu chyba to było, to spotkałam przez przypadek tam w Art Basel Sylwię. Ale nie mam takiego żadnego kontaktu. Największy kontakt mam z tą Karoliną. No i wywnioskowałam z naszej poprzedniej rozmowy, że pani sąsiadką jest Miley Cyrus. Jak ona jest na żywo? Nie tak sąsiadką, ona może z 15 minut ode mnie mieszka. I biorąc pod uwagę Polskę, tutaj nasze warunki, to dla nas to jest abstrakcja. Widziałam ją parę razy, jak jeszcze była żoną Liama, to przychodzili, bo tam jest, nazywa się Sun Life Organizm, takie soczki, to ona tam przyszła. Włoski króciutki, niziutka, w jakichś takich spodenkach, on przystojny, fajny, ale bez makijażu, taka normalna dziewczyna, ale jak były pożary i spaliło się 500 czy 600 domów w Malibu,
to właśnie ich dom się też spalił. Masakra. Ale ona o tym śpiewa w piosence Flowers, którą śpiewają tutaj w Polsce. Mam wrażenie wszyscy. Jak pani się podoba ten hit? Uwielbiam. Ja już puściłam też z moim i bardzo mi się podoba. Ona nawet jak idzie w takim za dużej marynarce, to czytałam, że to jest jego garnitur. I że tam gdzieś w jakimś domu jest, gdzie ja nie wiedziałam, dlaczego się rozstali. Teraz się dopiero dowiedziałam, że ją zdradzą. Masakra. Dlaczego? No ja bym nie chciała być zdradzona, na pewno. No nikt by nie chciał, ale to już samo życie. Wiem, że kiedy była pandemia, wszyscy zmagaliśmy się z trudnym czasem, ale pani także to przeżyła na swój sposób. Co to się wtedy działo? Co się działo? Rodrygo gotował, chodził do oceanu, przynosił po polsku homary. Homary, tak. Homary, te lobster przynosił ryby i gotował i robił. I cały czas on lubi gotować, także on gotował. Oglądaliśmy Netflix i jedliśmy. Ja ważyłam 72 kilo przez niego. Ale... Czyli, że dużo niby? Tak? No tak, no w sumie jak patrzę teraz na pani figurę, to na pewno pani waży mniej. No teraz ważę 58, ale 72, także było trochę więcej. No i taka byłam, każdy był w dole, ale o tyle mieliśmy dobrze, że mamy klucze, żeby wejść na plażę, niby takie prywatna plaża, bo plaże były też pozamykane, nikt nie mógł przychodzić, a mamy kluczyk. Chodziłam sobie na plażę z moim kochanym Oneksem, który jest niestety już w niebie. I też mamy konia, to musieliśmy jeździć do konia, do stajni, także było następny wyjazd. I także jakoś było okej, było fajnie. Ja do sklepów nie chodziłam, czekałam w aucie, on chodził w tych opaskach, maskach, a ja siedziałam tylko w domu, jadłam i oglądałam Netflix i przygotowywałam się, pakowałam się. Dalszą podróż i wyrzucałam w tych szafach, ale trochę za długo to trwało. To na koniec pytanie, jak pani dba o figurę, bo było 70 parę kilo, teraz jest 58. Widać, że pani po prostu doskonale zachowuje tę taką naprawdę po prostu fitnessową figurę. Kiedyś biegałam po plaży, bo miałam tego mojego Oneksa, ale teraz już nie biegam, bo kolana bolą i mi lekarz powiedział, że to wcale nie jest zdrowo na kolana, na biodra i na organy. Także teraz chodzę, dużo chodzę i chodzę dużo na jogę, na meditation, na jakiś sunbath i no, uważam co jem. Lubię słodkie, ale uważam co jem i staram się odżywiać, a dużo czytam teraz też o wyżywieniu, które jest bardzo ważne i mniejsze porcje i lepsze jedzenie. Jeszcze ostatnie pytanko, bo przypomniał mi się temat, którego nie mogę pominąć. Rozmawiałyśmy o synu, o Nikolasie. Czy nie namawia go pani jednak na emigrację z kraju? Bo on się, wiem, że tutaj trzyma w tej Polsce, a ma panią, gdzie jest pani w Miami, właśnie w Malibu. To są piękne okolice, jest morze. No nie wiem, ja sobie myślę, że chętnie bym się wyprowadziła. Zawsze my mamy taką naturę, ludzie na ziemi, że zawsze chce się to, czego się nie ma. Że... Amerykanie mówią, że trawa jest zieleńsza u sąsiada i tak samo i u nas, jak Grace Kelly wyjechała do Monako i ona była aktorką, później została księżniczką, a jej córka już była księżniczką i chciała zostać aktorką, także dużo ludzi w Polsce chciałoby na przykład mieszkać w Stanach, w Miami, w Los Angeles, w Malibu, ocean, surfing, a znów on woli tutaj, ale drzwi są otwarte, on może być tu i może być tam, także jest, był teraz miesiąc i jak skończy te studia i będzie, później zadecyduje, co chce być, gdzie chce być. Ale mam wrażenie, że tam można też zarobić inne pieniądze, nawet w nieruchomości. Ale się więcej wydaje, więcej się zarabia, więcej się wydaje, 40% jest podatek. U nas tak samo. 40%? No, umowy o pracę, można powiedzieć, że... No i wszystko poszło tak strasznie w górę, że i światło, i w bankach, inflacja na całym świecie, tak. Benzyna 7 dolarów za galon, a dzięki Bogu ja mam Teslę, także 160 mili za 16 dolarów chyba. Rodrygo zostawił mi Teslę, także mam Teslę i Tesla jest super. To pytanie, czy ostatnie już obiecuję, czy inflacja panią także dotknęła?
Oczywiście, że mnie dotknęło, dlatego wszystko poszło tak w górę, a po tych pożarach, jak ja płaciłam 7 tysięcy, ja tam nie będę mówiła tych nazw, ale na przykład 7 tysięcy dolarów płaciłam za, jak się nazywa, za ubezpieczenie domu, teraz płacę 12. 5 tysięcy rocznie więcej. Poza tym interest rate, ten w bankach, co się płaciło za kredyty, z 2,5 wskoczył na 9. Tak się na przykład kupiło dom za milion, to było 2,5 tysiąca, a teraz będzie 9 tysięcy. No to będzie dużo domów na sprzedaż i dużo ludzi będzie. Dlatego w Ameryce jest tak, że dlatego jest dużo homelessów i problemów, że ludzie kupują i nie zdają sobie sprawy, że to kiedyś pójdzie. Mogą być potem bezdomni. Dlatego zawsze każdy mówi, że dobrze wziąć kredyt i mieć, jak było 2,5, żeby był fix. Ale jak nie ma się dobrego kredytu, dużo się nie zarabia, to banki są takie mądralińskie, że nie dają fix i ludzie kupują, a później są problemy. No mam nadzieję, że jakoś to wszystko się ułoży. Że się wszystko ułożyło. Najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi. O, to prawda. To najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.